Witam serdecznie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Wymieniłem baterię podtrzymania zegara i daty i ustawiłem BIOS-u CR2032 na nową. I od razu dzisiaj mamy aktualizację. Zobaczmy, cóż to za aktualizacja. Aktualizacji biblioteki GNU C, biblioteki współdzielone. Aktualizacja GNU C. Libraj detect het, co to jest? Nie o to mi chodzi. Czekajcie, gdzie mam telefon? Ja to sobie zaraz przetłumaczę. A także to i o kurde, i to główne komponenty Ubuntu, kernel. Drivers, to chodzi o to, że wiecie, już wam mówię, to chodzi o to, że sterowniki pewno, ale wiecie, nie chcę się pierdzielnąć i wyjść, że wiecie, ja was ukituję, włączę sobie tłumacza Google'a, aparat, i już wam tłumaczę, o co chodzi. Oprogramowanie sprzętowe dla sterowników jądra Linux. To tak, poczekajcie. Ja sobie za samą górę wejdę, o tutaj. Zobaczymy, co on mi tu wypluje. Czytam od sekcji aktualizacji bezpieczeństwa. Biblioteka GNU C, biblioteki współdzielone. Biblioteka GNU C, odłączone symbole debugowania. Biblioteka C, biblioteki współdzielone. Dane obsługi języka narodowego lokal. Pliki binarne, kompletne jądro i nagłówki generic Linux, ogólne nagłówki jądra Linuxa, ogólny obraz jądra Linuxa, proszę bardzo. To zejdziemy sobie, a i tak jest, no, narodowe lokalne, czytamy dalej. Ogólne nagłówki jądra Linuxa, obraz, ogólny obraz jądra Linuxa, pliki nagłówkowe związane z jądrem Linuxa wersji 6.5.0, dodatkowe, czekajcie, mi się coś włączyło, jeszcze raz. Gdzie to było? Dodatkowe moduły jądra Linuxa dla wersji 6.5.0 na 64-bitowe procesory 5MPX86. O kurde, dodatkowe. Dodatkowe moduły jądra Linuxa 6.5.0. Tak, to jest to samo. Nagłówki jądra Linuxa na 64-bitowym procesorze 5MP X8 SMP, przepraszam bardzo, przepraszam, procesorze SMP. Wiecie, w ten porąbany tłumacz Google'a to mi właśnie wyświetla takie małe te litery, że kurde. No i układowe oprogramowanie sterowników. Dobra, no to mamy takie aktualizacje, słuchajcie. No i co? To instalujemy. Zobaczymy, czy coś jebnie. Powiem wam tak, za baterię BIOS-u zaktualizowałem baterię BIOS-u. Nowa wersja 300 tysięcy. Nie, ja se robię. Słuchajcie, wymieniłem tą baterię, chociaż poprzednia bateria miała 3,3. Więc nie wiem, gdzie jest problem. Prawdopodobnie jak jeden z użytkowników palnął, płyta główna. Dziękuję, do widzenia. Płyta główna gigabajty nadaje się prawdopodobnie, ale nie wiem, ale może nadawać się do dupy i tyle. To jest właśnie ta płyta Gigabyte Technology B560M DS3HV2. To jest budżetowa płyta za 400 parę złotych, więc tutaj wodotrysków nie ma. Prawdopodobnie, jak tu jeden z użytkowników YouTube'a mi w komentarzu sugerował, płyta się zużyła i nadaje się do dupy, ale tego nie wiem. Dobra, zobaczymy, zainstalujemy sterowniki i wszystkie inne
Zobaczymy, co to zmieni. Dobra. Hasło. Nowa klawiatura SPC Gear. Powiem wam, którą trzymałem pod biurkiem 3 lata. Już straciła gwarancję, ale dopiero teraz jej używam. Ale zobaczmy, pobieranie firmy. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Odwalało nam. Jestem sam ciekawy. Kursor sobie przesuniemy tu. Chcę sam zobaczyć, co tu się będzie odwalać. Kurde, dzisiaj z kumplem rozmawialiśmy w robocie na temat sieci 10 gigabitów, to mu powiedziałem, że ja bym musiał switcha wymienić na dziesiątkę. No tyle to jest fajne, że to nagrywam, więc jak coś się pieprznie, to będę wiedział, gdzie szukać. W komentarzu, w opisie filmu napiszę wam, czy wszystko się udało, czy coś walnęło. Jak na razie pokazuję, że zrobione. Ja mam czas, słuchajcie, możemy poczekać do końca, zobaczyć jak to wyjdzie. Powinno teoretycznie wszystko pójść dobrze. Otworzyłem bok komputera, żeby się nie przegotował. Bo ostatnio grałem w Cyberpunka, to mało nie zagotowałem kartofli na nim. Tak się kurde rozpędził. No dobra, i tutaj zobaczcie, mamy właśnie do usunięcia to wszystko. No to klikamy pyk. Zastąpią to nam nowe wersje. Dobra, widzicie, dobra, to za chwilę sobie zrobimy. Sprawdzimy, czy ogólnie sklep Ubuntu ma aktualizację. Firefox od razu. Ten film będzie miał tytuł Dzień życia Linuxiarza, bo dawno tej serii nie było. Już się wielu widzów pytało o tą serię. Nie, seria dalej jest, tylko wiecie, jestem zarobiony i czasem nie mam nawet czasu. Czasem nie mam nawet czasu. Brawo. Czasem nie mam nawet czasu zrobić serii porządnej świat Linux. Przepraszam, przepraszam Bartosz. Sorry Bartosz, bo bym walił ci się w kontekst właśnie twojej nazwy kanału. O, ale by była chryja. Nie mam czasu zrobić po prostu kontynuacji Dzień życia Linuxiarza. O. Aktualne, dobra, zobaczymy co tam ogólnie mamy. Sprawdzimy sobie dodatkowe sterowniki przy okazji, czy coś tam brak. Wszystko dobrze. Powiem tak, wiem, pamiętam. Powiem wam tak, pamiętam za chwilę. Time Shift działa wszystko dobrze. Żeby nie było, uruchomimy dysk. TimeSwift, to już mówiłem w swoim filmie, co to jest, do czego to jest. To służy wam w to, że jak wam się aktualizacje wywalą na ryj, to wam to uratuje dupę. Mamy migawki 20. I patrzcie, robimy pyk i się migawka tworzy. To jest jak kopia zapasowa w Windowsie, tylko to jest kopia samego systemu. Jeżeli chcecie robić kopię plików, to jest w ogóle do tego oddzielny program. Można oczywiście tym robić też kopię plików, ale tego nie zalecam w ogóle. To jest tylko do robienia samej migawki systemu. Jak wam walnie komputer czy coś, cofacie się w czasie, na przykład tu, bierzecie i klikacie przywróć. I już dalej program was pokieruje. Do, już wam tłumaczę, do robienia kopii zapasowych to jest ten program. I tu robicie kopie zapasowe wszystkiego dosłownie. Pokażę wam jak to się robi, wykonaj teraz. Patrzcie, tak się to robi i teraz sobie program, o proszę bardzo, wszystko będzie wykonywał, kopie zapasowe wszystkiego.
Nie będzie miał robić czego, kopie zapasowe, bo tu wszystko jest aktualne. Firefox, tam Snap. Powiem wam tak, robię ten film tylko po to, bo dawno serii właśnie Dzień Życia Linuxiarza nie było. Ale dysk jedzie. Jak słyszycie ten dźwięk, to jest właśnie pracujący dysk HDD, jak wykonuje kopię zapasową. Wiecie, no przy okazji, jak właśnie robię teraz film, to od razu wszystko oblecę, będę miał z głowy. Bateria wymieniona, tamta bateria była sprawna, dałem nową. Zobaczymy. Nie no, zegar nie był przestawiony, wszystko było zgodnie. Sprawdzanie kopii. Niech sobie sprawdzi, powiem wam szczerze. Proszę bardzo. Zrobione. Dobra. Wyłączam nagranie. No to dobra. W opisie filmu napiszę, czy wszystko się udało, czy wszystko się zwaliło. Trzymajcie się, pozdrawiam.